Panie i panowie, dzisiaj premiera Forza Horizon 5. Gra, która jest bardzo, bardzo mocno oczekiwana przez cały świat, ale też cały świat już w nią gra. My gramy dzięki uprzejmości Microsoftu już od 2 tygodni, czyli na dużo, dużo jeszcze przed Early Accessem, który był dostępny, jeżeli udało wam się zakupić tak zwane dodatki premium. I co jest niesamowite, ktoś wyliczył, że milion osób wykupiło dodatki premium, żeby zagrać w Forza Horizon 5 przed premierą. Przypomnę tylko, że gra jest dostępna w Game Passie, więc jeżeli macie wykupiony abonament, to dzisiaj instalujecie ten tytuł bez żadnych dodatkowych opłat, a mimo to ludzie postanowili w różny sposób, bo na przykład można było zalogować się na Islandię, wydać mniej pieniędzy, w Polsce wydać trochę więcej pieniędzy, gdzieś indziej wydać dużo więcej pieniędzy, ale mimo wszystko kupić dodatki premium, które między innymi odblokowywały możliwość grania w tę grę już od 5 listopada. I ponoć milion osób to zrobiło. To jest niesamowite, naprawdę niesamowita skala. Powiem tylko, że zanim w ogóle był Early Access, ukończyłem główną historię i tam wtedy takie Hall of Fame się dostajesz i pokazywało mi, że ukończyło grę 2900 osób, czyli na całym świecie 2900 osób wtedy ukończyło grę, a było to 2 lub 3 listopada. Więc naprawdę nagle z 3000 osób na milion graczy, a dzisiaj gra ma swoją premierę w Game Passie, więc tych graczy będzie jeszcze więcej. Ale to też upada zarazem taki mit, taka teoria, że jakby gra w Game Passie nie znaczy, że się nie sprzeda. Tak. Jakby są inne metody na to, żeby pozyskać jednak te dodatkowe fundusze. Więc o to chodzi. I się da. I okazuje się że też, że Age of Empires, który jest w Game Passie, recenzja jest dostępna na naszym YouTubie, i Forza Horizon są w topce sprzedażowej Steama cały czas. Cały czas ludzie po prostu wydają na tę grę pieniądze, mimo iż można kupić abonament i mieć ją prawie za darmo, albo za 4 złote. Przejdźmy do samej gry. Jesteśmy na samym początek zrzucani do festiwalu Horizon. Dla tych, którzy nigdy nie grali w edycję Forza Horizon, bo Forza dzieli się na 2 edycje. Jedna to Motorsport, która przypomina symulację samochodową, a Forza Horizon to jest przede wszystkim wielki festiwal. I to dosłownie festiwal, bo mamy tam różne sceny festiwalowe a la Open Air, ale wyobraźcie sobie, że na tego Open Aira pojechaliście samochodem i jesteście tym samochodem. Jesteście gwiazdą, kierowcą gwiazdą. No i cały Meksyk, który jest nam oddany tym razem, jest wypełniony różnego rodzaju atrakcjami. To nie są tylko wyścigi uliczne, wyścigi przełajowe, crossowe. To są także dalekie skoki, to są także strefy pomiaru prędkości, to są także specjalne strefy driftu. I powiesz, że to wszystko było. Dokładnie bo tak. Bo było. Bo wszystko, co mamy w Forza Horizon 5, już do tej pory było, nie mamy tutaj większych zmian, tylko mamy nową muzykę, ruch prawostronny, bo pamiętajmy, że w 3. i 4. części byliśmy odpowiednio w Australii i w Wielkiej Brytanii, gdzie jechaliśmy po lewej stronie. I taka mała ciekawostka, musiałem się naprawdę szybko przestawić na ten prawostronny ruch, bo jak gram w Forze, to jadę po lewej stronie. Tak przynajmniej wiesz, tyle godzin już spędziłem w poprzednich częściach. Mamy w końcu ruch prawostronny, co jest dla mnie bardziej naturalne, bo mieszkam w Polsce. I no przepiękny, przepiękny Meksyk. Ja tylko dodam, może to takie podsumowanie tych dwóch zdań, długich, które powiedziałeś, cytując Cliffa Bleszyńskiego, bigger, better and more badass. Tak, tak? On to mówił przy okazji Gears of War 2 i tak samo jest właśnie tutaj przy okazji Forza Horizon 5. Nihil novi, nic nowego, ale to nic nowego wystarczy, żebyśmy dostali dużo, dużo, jeszcze raz dużo lepszy tytuł, bo czasami eksperymentowanie wcale nie wychodzi na dobre. Seria Mortal Kombat potknęła się wielokrotnie, na przykład w Mortal Kombat Armageddon mogliśmy robić swoje własne Fatality i dobrze, że to tak szybko zniknęło, ale czasami takie również przy okazji serii Mortal Kombat, jak mieliśmy Mortal vs. DC Universe, no to powstało dzięki temu Injustice i Mortal Kombat oddzielnie, więc warto czasami eksperymentować, a tutaj jednak deweloperzy pokazują, że hej, chcemy wam dać jak najlepszą jakość tego, co już doskonale znacie i ja to kupuję, bo dostajemy, przede wszystkim na twarz dostajemy piękną grafikę w dwóch wersjach. Pierwsza to jest Quality Mode, czyli opcja, gdzie będziemy jechać w 30, tylko 30 klatkach na sekundę, ale w pełnym 4K, gdzie mamy także do dyspozycji ray tracing. Co prawda w Forza Vista, o ile dobrze pamiętam, czyli w tym miejscu, gdzie przeglądamy samochody, a nie podczas samego wyścigu, ale nadal mamy jeszcze opcję performance, gdzie ja jeździłem cały czas na opcji performance, 60 klatek na sekundę. Bardzo wysoka grafika, bo tam także jest cały czas 4K, bez ray tracingu jak najbardziej, więc okej, do 4K, może w ten sposób. No i moim zdaniem nie ma aż tak wielkiej różnicy pomiędzy opcją performance a opcją quality. Jedna i druga wygląda fenomenalnie, bo kiedy jeszcze mamy w głowie, że na przykład deweloperzy nagrywali przez wiele dziesiąt godzin niebo Meksyku, żeby wstawić je potem do tej gry, to jest coś niesamowitego. A jak zobaczyłem po raz pierwszy odbicie
Meksyku w tylnej szybie Forda Bronco, złapałem się za głowę i powiedziałem, grafika na konsoli za niecałe 2,5 koła może wyglądać w ten sposób. Tam nie ma karty graficznej za 10-12 tysięcy. Cała konsola kosztuje 2,5 koła niecałe i można zobaczyć taką piękną grafikę w tym Fordzie Bronco. A nawet nie trzeba wydawać 2,5 koła, bo można wydać połowę mniej na Xboxa Series S, gdzie też jakby jest tryb ten quality, gdzie jest 30 klatek i to bardzo podobnie wygląda. No i jest też tryb performance, nawet na Xboxie One X jest tryb chyba tylko quality, bez performance, ale też nawet jak macie starego Xboxa One, to też zagracie w nową Forcę. A dzisiaj pojawiła się opcji jest mnóstwo. Dzisiaj pojawiła się także informacja taka, że ta gra jest tak świetnie zoptymalizowana pod pecety, że nawet jak nie masz dedykowanej karty graficznej, to ta gra działa i wygląda nieźle. Więc bez karty graficznej, dedykowanej, choć zintegrowaną, to odpalicie Forza Horizon 5. Co będziemy robić? Będziemy budować kolejne miasteczka festiwalowe, kolejne sceny. Będziemy oczywiście się ścigać jak najbardziej, ale będziemy mieli przede wszystkim oddaną ogromną mapę, ponad 570 dróg. Do tego jeszcze masę tablic do rozbicia, do tego jeszcze domy do wykupienia, do odblokowania kolejne wyścigi, kolejne popisówki, do odnalezienia 14 samochodów, w sensie takich zaginionych, bo cały roster, cały zestaw tych samochodów, to jest prawie 600 fur. Non-stop dostajemy nowe samochody, które możemy ulepszać, tuningować i tak naprawdę na podstawie Forcy Horizon 5 ja wiem, dlaczego tak nisko oceniam niektóre wyścigi. Dlaczego Dirt 5 dostał ode mnie 5, jak sama nazwa wskazuje, czy Forza Horizon 5 też tyle dostanie, zobaczymy. Dlaczego Hot Wheels dostało też niewielką ocenę, też w okolicach piątki? Dlatego, że tam się tylko jeździ. Tam nic więcej nie ma poza jeżdżeniem. Powiecie, no tak, ale to są wyścigi, Paweł, one do tego służą. Nie. Forza Horizon 5 pokazuje, że w wyścigach możemy mieć otwarty świat, ale możemy go też zamknąć za pomocą konkretnych wyścigów. Możemy tworzyć własne trasy, własne wyścigi. Jeżeli masz ochotę zrobić wyścig, gdzie będziesz jeździł tylko dostawczakami Forda, proszę bardzo. I wszyscy będą jechać 60 na godzinę pod górkę, bo Mateusz sobie tak zażyczył. Ale możesz, nie musisz. Do tego jeszcze masz opcję robienia nowych lakierów, nowych oklejń do twojego samochodu i ludzie poświęcają na to godziny i dni. I niektóre projekty są po prostu fenomenalnie, przepysznie, przepiękne. Polecam sprawdzić, bo naprawdę wygląda to super. Po trzecie, na opcję tuningu. Może niektórzy powiedzą, ale w takim Drive Club było ich więcej. No ale poza Drive Club tam nawet już chyba teraz serwery są wyłączone, więc na chwilę obecną możemy się tylko grafiką możemy się zachwycać albo tym, że nie istnieje. Więc tutaj także mamy opcję tuningu, także możemy te ciśnienie, telemetrię i te inne dziwne rzeczy, na których ja się nigdy nie skupiałem, możemy sprawdzać i to jest w tej grze. No i przede wszystkim to, co jest najważniejsze, klimat. Vibe, który wypływa, jest gęsty, dobry, bo jest podsycany DJ-ami radiowymi. Mamy kilka stacji radiowych, każda gra inną muzykę. Od muzyki klasycznej, gdzie możemy sobie posłuchać swoich ulubionych klasycznych przebojów. Od Bacha, Mozarta, przez różnego rodzaju inne rapsodie. Poprzez oczywiście muzykę rockową, gdzie takie teardrops od Bring Me The Horizon, czy pojawia się Nothing But Thieves między innymi i jeszcze inne zespoły, gdzie będziemy mieli popową stację, gdzie Dua Lipa Levitating co jakiś czas się pojawia. Czy chociażby stare, dobre, hip-hopowe Run DMC, It's Like That, Jason Nevins się pojawia, czy chociażby Galvanize, Beastie Boys. To są takie wielkie, wyjątkowe numery, które tutaj podsycają tylko i wyłącznie atmosferę i też tworząc kolejne wyjątkowe wyścigi, możecie na przykład ustawić, że okej, chcemy super szybkie samochody, chcemy nowoczesne hypercary, więc niech leci Teardrops od Bring Me The Horizon, bo to będzie taka mocna muzyka, mocne uderzenie. Chcę, żeby każdy, kto odpali ten wyścig, a każdy będzie mógł go wtedy odpalić, słyszał właśnie ten numer, bo on mi towarzyszył, kiedy go tworzyłem. I o to właśnie chodzi, że macie tutaj pełną opcję modyfikacji, kustomizacji, masę samochodów i po prostu wolność i czujecie, że bierzecie udział w czymś więcej niż tylko zwykłe wyścigi, chociaż sam jestem fanem zamkniętych wyścigów typu Split Second i Burnout, ale nie Paradise, tylko Burnout Revenge i poprzednie odsłony, czy Dominator, czy Trójka, Dwójka i tak dalej, no to jednak widzę tutaj w Forcy Horizon coś, czego nie mają inne tytuły. Widzę tutaj po prostu ogrom możliwości. Otwarty, piękny świat, rewelacyjny klimat wyścigów, no i czystą przyjemność z jazdy, bo każdy może sobie tutaj ustawić sterowanie pod siebie. To znaczy, jeżeli chcesz, bo pamiętajmy, to jest arcade, to nie jest gra, w której która jest symulatorem, ale jeżeli chcesz prawy symulator, to co ci szkodzi ustawić sobie nawet zmianę biegów manualnie ze sprzęgłem, bo możesz przecież kierownicę podłączyć. Na pacie też możesz próbować ze sprzęgłem, głupota straszna, ale da się. Możesz sobie ustawić naprawdę bardzo wysoki poziom przeciwników, powyłączać wszystkie
pomocniki, które są jakieś systemy w samochodach, linie idealnej jazdy, możesz to wyłączyć. Ja ze swojej drogi na przykład od razu zmieniłem sterowanie, ustawiłem sobie manualną skrzynię biegów, wyłączyłem idealny, optymalny tor jazdy, zostawiłem tylko tor hamowania i tyle, dzięki temu zacząłem od razu wygrywać, bo inaczej kontrolowałem, no jednak jestem kierowcą też w prawdziwym życiu, więc wiedziałem, jak docisnąć samochód, żeby wyciągnąć na danym biegu z niego więcej. To jest przyjemność. Gra opcja brzmi. Możesz zrobić wszystko. Możesz nawet stworzyć swojego awatara i zmienić mu kolor włosów, chociaż nigdy w życiu nie będziesz widział go w swoim w swoim wozie. Będziesz go widział raz na jakiś, bo tryb foto jest na tyle zaawansowany, okay, że będziesz chciał robić zdjęcia, ale jest opcja nawet, jeżeli jesteś, jak to się nazywa, binarny płciowo? Tak, they, them. Widziałem właśnie tak, przez chwilę kawałek gameplayu. Nie musisz być chłopcem ani dziewczynką, możesz być osobą, która jest nieokreślona płciowo. Bo czemu nie? Bo możesz. To jest gra wideo, dlaczego nie? Do tego, jeżeli na przykład masz ochotę, żeby twoja postać miała protezę nogi czy ręki, dlaczego nie? Może sam masz protezę nogi i ręki, może chciałbyś, żeby ta postać w grze odzwierciedlała ciebie. Możesz to zrobić, to jest kolejna opcja. Co więcej, masa opcji, która jest dodana przez deweloperów właśnie przez TurnTen do tej gry, związana chociażby z osobami niesłyszącymi. Mamy tutaj język migowy w grze. W dwóch wersjach to jest migowy amerykański i brytyjski. Niektórzy powiedzą, ale po co komu migowy, skoro są napisy? Otóż okazuje się, że jeżeli jesteś osobą głuchą od urodzenia, to napisy nic ci nie dadzą, bo nigdy nie słyszałeś tych, przynajmniej takie tłumaczenie czytałem. Nigdy nie słyszałeś tego języka, nigdy nie słyszałeś wymowy tak naprawdę danych słów. Natomiast język migowy pomaga takim osobom poznawać świat w zupełnie inny sposób. I mamy go w wyścigach. To nie jest gra fabularna. Tam jest jakaś mini fabułka, ale mamy to w wyścigach. Opcje dostępu są niesamowite dla daltonistów, dla osób z jakimiś zaburzeniami widzenia, słyszenia. To wszystko tam jest, bo mamy XXI wiek i są takie opcje. Na tym polega technologia, że w grę wideo ma zagrać każdy. I za każdym razem, kiedy na przykład chcę za coś obniżyć ocenę, bo na przykład fakt, że mamy lokalizację polską z napisami jest super, ale w wyścigach, w których mówi ktoś do ciebie w radiu, ty się skupiasz na szybkich zakrętach i próbujesz jeszcze czytać napisy, no to się nie sprawdza. Ale potem właśnie pojawia się ta opcja migania i myślisz sobie, jejku, no coś, co mi się nie podoba, nagle wskakuje coś, co mi się podoba, coś, czego jest jeszcze więcej niż w innych grach. Do tego jeszcze właśnie ta oprawa dźwiękowa, która jest po prostu fenomenalna. Niektórzy narzekali na dźwięki silników z poprzednich części. Tutaj z tego, co wiem, były nagrywane od podstaw w zupełnie w innej atmosferze, że tak powiem. W sensie jakoś było tak, że one kiedyś były nagrywane na hali, a potem na otwartej przestrzeni i to ma jakieś znaczenie. To już puryści samochodowi będą mogli ocenić. Ta gra jest zrobiona idealnie. Na Xboxie Series X zdarzają się delikatne doczytywania podczas jazdy, ale serio, ta gra daje tyle z siebie, wygląda obłędnie. Nie widziałem lepiej wyglądającej gry do tej pory na konsoli, przypomnę. Na PC-cie w ogóle wszystko jest odblokowane, więc jak mocnego PC-ta macie, tak ona będzie dobrze chodzić. Że dla mnie to jest gra wręcz ideał. Tak, to jest to samo, ale to samo zrobione dużo, dużo lepiej. Dlatego nie gram w wyścigi na przykład na starym DS-ie czy na starym PSP, bo wyglądają paskudnie, a wyścigi to wyścigi. Dlatego uważam, że to jest najlepsza forma wyścigów na chwilę obecną i daję tej grze 10 na 10. Gra idealna. Wow. Nawet jak próbowałem coś uszczknąć, to potem pojawiały się dwie rzeczy, które dawały dodatkowo. Już chciałem 9, 8,5 w pewnym momencie, ale nie, jeszcze tak dopychało. Nie da się. Ta gra jest perfekcyjnie idealna, to jest 10 na 10, a fakt, że jest dostępna w Game Passie, to jest w ogóle niemożliwe. W skrócie, najlepsze, co wyszło, jeśli chodzi o gry wyścigowe. Tak, zdecydowanie. Jeżeli nie macie na czym zagrać, bo na przykład macie tylko Switcha albo tylko PlayStation, nie macie PC-ta albo Xboxa, rzeczywiście jest czego żałować. Ja uważam, że to jest system seller, czyli to jest gra, która powinna sprzedać konsolę Xbox Series. I mam nadzieję, że Microsoft jakoś ciekawie to wykorzysta. Absolutnie, fenomenalny tytuł. Dzisiaj jest premiera Forza Horizon 5. Zagrajcie, bo naprawdę, naprawdę warto. I chociaż nie powiedziałem pewnie o 50 rzeczach, o których chciałbym jeszcze powiedzieć, to mam nadzieję, że resztę już sobie odkryjecie sami, bo można w to grać i grać i grać. Gramy na maksa 10 na 10 dla Forza Horizon 5. Dziękujemy dystrybutorowi gry, czyli Microsoft Polska, za dostarczenie kopii do recenzji.